Dziś muszę opowiedzieć Wam o filmie, który przez wielu jest uważany za najlepszy polski film wszechczasów. Jest to Ziemia Obiecana w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ten film został stworzony na podstawie powieści polskiego laureata Literackiej Nagrody Nobla Władysława Reymonta o tym samym tytule. A Akcja filmu rozgrywa się w Łodzi. To właśnie tam Trzej Przyjaciele i Wspólnicy. Polak Karol Borowiecki, Niemiec Max Baum i Żyd Moritz Welt chcą otworzyć własną fabrykę i próbują zgromadzić pieniądze na ten cel. Film nie jest dokładnym odzwierciedleniem fabuły powieści Reymonta, ale, a być może właśnie dzięki zmianom, jakich dokonał podczas pisania scenariusza Andrzej Wajda, jak już dowiedzieliście się na samym początku, jest dziełem fenomenalnym. W plebiscycie Muzeum Kinematografii w Łodzi z 2015 roku Ziemia Obiecana zajęła pierwsze miejsce na liście najlepszych polskich filmów. W tym filmie jest wszystko, czego moglibyście oczekiwać od dobrego kina: jest walka o pieniądze, romanse, przyjaźń, miłość, podejrzenia. Jeden z krytyków pisał. Z pozoru może się wydawać, iż Wajda jest zafascynowany nies niespożytą siłą witalną, energią, przedsiębiorczością, a także brakiem zahamowań i życiowym bądź seksualnym apetytem trzech młodych bohaterów. Trzech młodych bohaterów Ziemi obiecanej. W istocie przecież, ostrzej niż to napisał Raymond, wydobywa na jaw całą pustkę ich życia, pokrytą dynamicznym infantylizmem i automatyzmem robienia za wszelką cenę grubych pieniędzy. Na końcu filmu, gdy już porobili interesy i doprowadzili do mety życiowe kariery, widzimy bezbarwnych, zgaszonych, podstarzałych, kuklastych panów Dorobkiewiczów i posiadaczy wielkiego kapitału, realnych ludzi bez przyszłości. Co ciekawe, w 2000 roku Wajda postanowił zrobić ziemię obiecaną na nowo. Film został trochę przemontowany, a przede wszystkim bardzo skrócony. Ulepszenia dotknęły także warstwy dźwiękowej, co wydaje się naturalne ze względu na rozwój techniki. Właściwie jest całe mnóstwo rzeczy, które musiałabym Wam powiedzieć o tym filmie. Kilka godzin zajęłaby nam opowieść o samym reżyserze Andrzeju Wajdzie. To jedno z tych nazwisk, które trzeba znać, gdy poznaje się polską kulturę. Gdybym miała to ująć w skrócie, to powiedziałabym, że Wajda nakręcił wszystkie, a przynajmniej większość najważniejszych polskich filmów. Zekranizował najważniejsze polskie powieści, nakręcił filmy o najważniejszych momentach polskiej historii i przez całe dekady był filmowym sumieniem narodu i komentatorem życia politycznego i społecznego. Gdybym chciała wymienić najbardziej znaczące tytuły, zajęłoby to bardzo dużo czasu, więc zostawmy ten temat na inną opowieść. Mówiąc o Ziemi Obiecanej, trzeba wspomnieć także o pojawiających się w filmie aktorach. Daniel Olbrychski, Wojciech Przoniak i Andrzej Seweryn tworzą na ekranie niezapomniane trio. Każdy z tych aktorów to legenda polskiego kina. Daniel Olbrychski powinien nam się kojarzyć przede wszystkim z trylogią Henryka Sienkiewicza, ekranizacjach której stworzył kreację Andrzeja Kmicica i Azitu Hajbejowicza. Odpowiednio Potop i pan Wołodyjowski zrobiły z Olbrychskiego gwiazdę pierwszego formatu, zresztą przysporzyły mu także sporo kłopotów. Pozwólcie, że dla wyjaśnienia posłużę się cytatem. Gdy w 1971 roku Jerzy Hoffman ogłosił, że w filmowej adaptacji Potopu role kmicica zagra Daniel Olbrychski, rozpętała się prawdziwa burza. Protestowali niektórzy dziennikarze, udowadniając z zajadłą pasją, że aktor, który wcześniej zagrał Azję w panu Wołodyjowskim, nie może teraz odtwarzać innej postaci w adaptacji potopu, oraz że Daniel Olbrychski w ogóle nie nadaje się do roli kmicica. Tak więc przyszli widzowie filmu, tym razem stanowiący zdrowy głos ogółu, zaczęli manifestować w listach słanych do redakcji pism niechęć do Daniela Olbrychskiego i niezadowolenie z obsadowej decyzji Jerzego Hoffmana. Azja Kmicicem? Przeżyliśmy szok. Nie pójdziemy na potop. Tak pisała Grażyna Stachówna w swojej książce Władcy Wyobraźni, sławni bohaterowie filmowi. Dziś wiemy, że kreacja Daniela Olbrychskiego w roli Andrzeja Kmicica to jedna z najważniejszych. Z najważniejszych ról w historii polskiego kina. Książkę, o której mówiłam przed chwilą, bardzo serdecznie Wam polecam. Znajdziecie w niej bardzo ciekawe teksty dotyczące nie tylko polskich sławnych bohaterów filmowych. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że Olbrychski w 2010 roku pojawił się w hollywoodzkim hicie Salt u boku Angeliny Jolie. Andrzej Seweryn z kolei, przyznam się Wam, to mój ulubieniec, to człowiek, którego na pewno powinniście pamiętać, jako trzeciego cudzoziemca w historii, który został zatrudniony do prestiżowego francuskiego Comédie Française. Przez wiele lat mieszkał we Francji, by w końcu po 2000 roku na stałe wrócić do Polski. Dziś gra w filmach, teatrach i od wielu lat pełni funkcję dyrektora Teatru Polskiego imienia Arnolda Schiffmana w Warszawie. Seweren zagrał w niezliczonej ilości polskich i zagranicznych filmów, ale gdybyście chcieli go zobaczyć w bardzo nietypowej i nowoczesnej odsłonie, to sięgnijcie na platformę Netflix i obejrzyjcie serial Królowa, w którym ten niemłody już dzisiaj przecież aktor wciela się w rolę drag queen. Wśród najnowszych produkcji warto zwrócić uwagę także na rolę Józefa Konrada w filmie Niebezpieczni dżentelmeni i kreację w niezwykłym filmie Siubu. W filmie Ziemia Obiecana poza trzema głównymi aktorami zagrała Plejada Gwiazd: Anna Nechrebecka, Bożena Dykiel, Franciszek Pieczka, Kalina Jędrusik, Andrzej Łapicki, Piotr Frączewski, Zbigniew Zapasiewicz i wielu, wielu innych. To nie wszystko. Bohaterami naszej opowieści powinni stać się także operatorzy Witold Sobociński i Edward Kłosiński oraz kompozytor Wojciech Kilar. Wierzcie mi, każdy z nich ma gigantyczną filmografię godną uwagi. Muszę Wam jeszcze koniecznie powiedzieć o jednej z lokalizacji w tym filmie, bo znajduje się ona w mieście, w którym mieszkam. To miejsce to Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Ten niesamowicie piękny budynek, którego wnętrze możecie zobaczyć w filmie, stworzyli architekci wiedeńscy Ferdynand Fellner i Hermann Helmer. Teatr im. Adama Mickiewicza otwarto 24 września 1910 roku. Wystawiona została wówczas sztuka Fale morza i miłości w języku niemieckim. Pierwsza polska sztuka odbyła się dopiero 10 lat później. Premiera pierwszej polskiej sztuki odbyła się dopiero 10 lat później, 14 grudnia 1920 roku. Była to komedia Aleksandra Fredry, Zemsta. No i zobaczcie, w sumie zdążyłam Wam powiedzieć tylko kilka drobnostek, a minęło już sporo czasu. Nie tknęłam nawet nagród i wyróżnień, ale wspomnijmy choć nominację do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Na tym zatem zakończmy dzisiejszą opowieść o Ziemi Obiecanej i po prostu bawcie się doskonale podczas oglądania filmu Andrzeja Wajdy. Pamiętajcie, zwróćcie szczególną uwagę na wnętrze teatru. Do usłyszenia w następnym odcinku.